informacji, coś więcej o sobie powiem w kolejnej części, dlatego że chciałbym wam w tej pierwszej części przedstawić, tak jak zobaczycie, kim są świadkowie. Pierwsza rzecz, o której będę chciał powiedzieć, to takie informacje o świadkach u nas w kraju, w Polsce. Kim są świadkowie, ilu ich jest. Pierwsza rzecz, którą się rzuca w oczy na przykład, ale nie wszyscy o tym wiedzą, to świadkowie Jehowy są trzecią grupą religijną, że tak nazwę to po prostu umownie, w naszym kraju po Kościele rzymskokatolickim i Kościele prawosławnym. Nie wiem, czy wiecie, ilu wierzących, ewangelicznie wierzących jest w naszym kraju procentowo w skali do, znaczy w odniesieniu do ogólnej liczby mieszkańców w naszym kraju. Wiecie, ile procentowo nas jest? 200. No blisko, brat, 600 populacji naszego kraju. Świadków jest 3 razy więcej. Świadków jest prawie 3 razy więcej. Pewnie wielu z was, tak jak tutaj mam w prezentacji, spotkało się ze świadkami, kiedy odwiedzili was w domach. Były tutaj, jesteście? Spotkaliście się ze świadkami, którzy do was przyszli? Jest dużo materiału. Rozwój internetu spowodował, że tego materiału jest jeszcze więcej, z tym, że wiele z tego materiału jest nieodpowiedniego, złego, takiego, który nam nie pomaga, nas nie edukuje, w jaki sposób rozmawiać ze świadkami, a świadkom z kolei nie pomaga w przyjęciu Ewangelii, która zostaje tam w jakiś sposób wypaczona. Dlatego potrzeba takiej chrześcijańskiej mądrości w tym, żeby docierać z Ewangelią do świadków Jehowy. Ja może wspomnę jeszcze coś więcej później, ale na przykład jako wierzący ludzie, czy nie wiem, czy wiecie, że świadek Jehowy, kiedy już jest na takim etapie, że gotowy jest przyjść do społeczności, przychodzi do społeczności, słyszy to, co jest mówione, ogląda się, jak wygląda miejsce naszych spotkań, to bardzo często, kiedy będzie z nami rozmawiał, to będzie mówił, to robicie źle, to jest niesłuszne, to jest niebiblijne. Ale wiecie, jak należy patrzeć na te słowa? Jak świadek coś takiego mówi, to mówi inaczej. Bardzo proszę, wytłumaczcie mi, dlaczego macie to, dlaczego powiedzieliście to. Czyli jeżeli spotkacie się z takim agresywnym tonem wypowiedzi świadka, to pamiętajcie, że on po prostu jest tak zaprogramowany. Ale tak naprawdę on pyta, wytłumaczcie mi to. Nie? Dlaczego tak jest? Potrzeba właśnie ożywienia i uzdrowienia, abyśmy w naszych społecznościach byli gotowi przyjąć tych specyficznych ludzi. Z Bożej łaski chodzę z Panem Jezusem każdego dnia od 13 lat. I powiem wam, że początki moje nie były łatwe dla tych, którymi się spotykałem. Testowałem ich cierpliwość. Także wiem, jak to wygląda. Nie? My w społecznościach możemy być tymi, którzy pomagają innym. Tak króciutko o tych, którzy pomagają świadkom Jehowy od lat, biorąc pod uwagę swoją przeszłość, to pierwszą z takich osób, które należałoby wymienić, jest właśnie Tadeusz Połgęsek, Waskrajan z Gdyni. Może część osób go zna. Prowadzi właśnie Słowo Nadziei. Od ponad 30 lat dociera do ludzi z niesamowitym poświęceniem. Znam historię, kiedy Tadeusz jechał z Gdyni na Lubelszczyznę na wieś, bo ktoś do niego zadzwonił, że chciałby porozmawiać. I tak, z dworca szedł 10 kilometrów do tych ludzi na wieś, a oni mu przy drzwiach powiedzieli, że jednak zrezygnowali. Ale to go w ogóle nie zniechęciło do tego, żeby dalej działać. Nie? To jest właśnie Tadeusz. No już dzisiaj posunięty w latach, też w zdrowiu też, ale przez setki osób doprowadził, pomógł spotkać tym osobom Chrystusa i mogły się skonfrontować z Ewangelią. Tak, tak, dokładnie. Nie? Tadeusz był pomocnikiem na Zolsy Okręgu. To z tych takich osób, które są zaangażowane u świadków, ja będę mówił o tej strukturze hierarchicznej, a to był bardzo wysoko postawioną osobą też. Nie? I tak mi praktycznej pomocy udziela. Wydaje też kwartalnik Słowo Nadziei, którym porusza ewangeliczne tematy, ale z perspektywy widzenia świadka. Wiecie, my mamy swój slang chrześcijański, jeżeli tak się mogę wyrazić. Tak? Chrześcijanin może powiedzieć na przykład, że spotkałem Jezusa. No, ale wiecie, człowiek, który nie zna Ewangelii, to może pomyśleć, że leków zapomniałem wziąć. Nie? Świadkowie też mają swoje słownictwo, swój sposób wyrażania się. To jest tak, mimo że mówimy po polsku, jeżeli ktoś rozmawiał ze świadkami, to może zobaczyć, że mimo że rozmówimy w tym samym kraju,
sorry bracie, bo ty mówisz po polsku, tak? Mimo, że mówimy w tym samym języku, to gdzieś jest jakaś bariera, nie rozumiemy się. Nie? I Tadeusz wydaje właśnie ten kwartalnik, który porusza te tematy, ale z perspektywy myślenia świadka. Nie? Kilka przykładów takiej literatury, którą wydał, to jest Kwestia czasów pogan, krytyczna analiza chronologii świadków Jehowy, autorstwa Karla Olofa Jonsona. Główna nauka doktrynalna świadków dotyczy jednego roku, 1914. I Karl Olof Jonsson przeanalizował, będąc świadkiem Jehowy, przeanalizował cały Stary Testament, wydarzenia, które są ściśle ze sobą związane, poświęcił na to naprawdę dużo czasu i to opracowanie, które wskazywało na to, że nie można z tych wszystkich obliczeń, nie będę może szczegółów teraz podawał, dojść do 1914 roku, dlatego że Jerozolima nie została zburzona w 607 roku przed naszą erą, jak nauczają świadkowie. No i z tego powodu został wyrzucony z organizacji. No więc jest przykład kogoś, kto w ten sposób działał. Inna jakby grupa osób jest skojarzona z chrześcijańskim ośrodkiem edukacyjnym Berea. Też stronę tutaj podaję. Prowadzi tą stronę Krzysztof Gołębiowski, te działania. Krzysztof jest byłym nadzorcą obwodu przez wiele lat. Jest taki człowiek, który jest jakby misyjnie bardzo oddany u świadków, nie pracuje zawodowo, taki misjonarz byśmy powiedzieli stuprocentowy. I kogoś takiego Pan Bóg dotyka i on zostawia wszystko to, co miał i po prostu służy innym. Jest jakby zaangażowany w ten ośrodek chrześcijańskiej edukacji, gdzie dba o to, aby były tam wykłady biblijne, teologiczne tematy. Zresztą myślę, że to wam też jest bliskie, bo baptyści lubią teologię, tak? Tak, tak. A więc bardzo ciekawe teologiczne wykłady z właściwie każdej dziedzinie teologii. Po to tylko, żeby nie tylko świadkowie, chociaż głównie jakby powodem powstania tej szkoły biblijnej było wyciągnięcie ręki do świadków, bo inna może taka migawka, mała dygresja, świadkowie kiedy przychodzą nawet na spotkania chrześcijańskie, oczywiście już są na tym etapie, że potrafią się spotkać z chrześcijanami, to przychodzą na to spotkanie i we własnych oczach czują się ekspertami. Kiedy byłem na takim spotkaniu na początku mojej drogi, wykładowca takiej szkoły biblijnej zadaje pytanie, czy wiemy, dlaczego ludzie cierpią? No to ja się zgłaszałem, bo ja wszystko wiedziałem. Nie? Ale dobrze, że nie powiedziałem, bo wtedy bym się spalił ze wstydu. Nie? Kiedy on to po prostu ciekawie wytłumaczył. Więc świadkowie przychodzą, myślą, że są ekspertami, ale muszą się uczyć podstaw. Tak naprawdę są biegli w naukach organizacji, a nie w Biblii, nie w teologii. No i Krzysztof właśnie w tym pomaga. I jakby trzecie, taki ośrodek pomocy dla świadków Jehowy, który też polecam, to są wydawcy literatury chrześcijańskiej, Centrum Konferencyjne Apollos. W ubiegłym roku mieliśmy taką możliwość, taką konferencję przeprowadzić właśnie w miejscu też waszych zgromadzeń, jak się dowiedziałem, w centrum Manhattan, gdzie przyjechało kilkadziesiąt osób świadków Jehowy jeszcze obecnych, wiecie, bo to widać na przykład jak na tej konferencji, byliśmy i wchodzi na przykład taki mężczyzna mniej więcej w moim wieku, zaczynam z nim rozmawiać, ale jego głowa tak... I się pytam, czemu tak gestykuluje tą głową? On po prostu się bał, że przyjdzie ktoś, kogo zna. To jest po prostu taki strach, że to się wyda, że on ma wątpliwości. To też jest bardzo poważny grzech, wątpliwości. Oprócz organizacji takich konferencji wydajemy też różną literaturę, która jest pomocna z jednej strony świadkom, a z drugiej strony wierzącym osobom w tym, żeby rozmawiać ze świadkami Jehowy. Tu mamy zdjęcie z pierwszej konferencji, która się odbyła w Łodzi. O, i tu nieskromnie, tak, Szymon Matusiak, Sebastian Kalinowski i tam nieskromnie, jak gdzieś tam z tyłu też tworzymy tą grupę, która od 2010 roku w taki zorganizowany sposób dociera z Ewangelią do tych środowisk, które z racji naszej przeszłości są nam bliskie. Bardzo szereg fragmentów z Bożego Słowa ma dla mnie taki bardzo indywidualny wydźwięk i przesłanie. Myślę, że dla każdego z was, choć mogą być to różne fragmenty. Apostoł Paweł w liście do Rzymian
8 rozdziale i 28 wersecie napisał tak. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. I dzisiaj z perspektywy czasu, kiedy z Bożej łaski stałem się dzieckiem Bożym, ten pobyt w organizacji nie traktuję jako straconego czasu, tylko jako taki element, poprzez który Pan Bóg pomaga przez te trudne wydarzenia współdziałać ku dobremu. Nie tylko mojemu, kiedy mnie każdego dnia umacnia, ale ku dobru tych ludzi, którzy tam są. Bo kiedy staję przed świadkiem Jehowy i zaczynamy rozmawiać, zadaję mu pytanie, to ja nawet wiem, jak on odpowie. Ja wiem, jaki werset on otworzy w Biblii. Przez to, że po prostu byłem w środku. Literatura, którą też przywiozłem ze sobą, książka, która myślę, że jest taką fundamentalnym narzędziem, które pomaga, żeby klapki z oczu spadły świadkom Jehowy, to jest właśnie Kryzys sumienia autorstwa Raymonda Franca, nieżyjącego już człowieka, który był członkiem samej góry. On był jedną wtedy z 7 świadków Jehowy, którzy rządzili świadkami Jehowy na całym świecie. Był członkiem ciała kierowniczego. I ten człowiek wyszedł z organizacji, a w zasadzie wyszedł w taki sposób, że ślad od buta nosił przez jakiś czas na sobie i napisał książkę, która opisał tą swoją drogę. Pokazał podwójne mierniki, wiele takich absurdalnych rzeczy, których gdy świadek Jehowy czyta tą książkę, to po prostu pewne rzeczy spadają mu jak błyski z oczu i to burzy to przekonanie o tym, że ta organizacja jest taka wyjątkowa, że ta książka nie daje czegoś w zamian. Potrzebujemy czegoś innego, tak? Oczywiście Bożego Słowa, ale dobrej literatury chrześcijańskiej również. Jest to książka wydana, mam tutaj informację, jak widzicie, bogata dokumentacja. W tej książce jest mnóstwo skanów, listów ciała kierowniczego. Na dowód tego, że autor tej książki, to co pisze, rzeczywiście przedstawia z listów, które były kierowane do innych ludzi. I ktoś, kto czyta tę książkę, nawet nie będąc świadkiem, może się zastanawiać, jak to możliwe, żeby ktoś był tak dwulicowy. Kolejna książka, którą mam ze sobą, to jest książka autorstwa też byłego świadka Jehowy, Davida Rida, Odpowiedzi dla świadków Jehowy według wersetów. Częściowo tematyka czy sposób podejścia do tego jest podobny do książki wydanej przez Stanisława. Mam ją też przy sobie, myślę, że będzie, tak? Tak. Jest to książka, gdzie na przykład pomaga wierzącym ludziom nie tylko w zrozumieniu świadków, ich sposobu myślenia. Bo wiecie, kiedy otwieram sobie fragment, podam przykład. Otwieram sobie fragment Ewangelii Jana na przykład, 1 rozdział, 1 werset. I czytam sobie, na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. No i jak to rozumiem? Tak jak wy, ale świadek tego tak nie rozumie. I ta książka pokazuje z jednej strony, co świadek widzi w tych słowach, kiedy je czyta, albo inaczej mówiąc, co organizacja każe mu zobaczyć w tych słowach, jak każe mu na nie spojrzeć, ale z drugiej strony autor zawiera komentarz, jak można pomóc świadkowi zmienić tą perspektywę, tą optykę patrzenia. Także takie gotowe jakby przykłady do konkretnych i pytań, czy zagadnień poruszanych, tematów. Przejdę szybciutko dalej. Inna książka, Inny Jezus, Inny Duch, Inna Ewangelia. To są trzy jakby doktrynalne zagadnienia, które u świadków są 180% jakby stopni odwrócone do góry nogami, tak? Pan Jezus jest zupełnie jakimś innym, za chwilę też powiem o tym, zupełnie jakimś innym jest duch, tak? Zobaczcie, z jakiej litery jest tu napisane też. I zupełnie inna jest Ewangelia świadków. Wiem, bo sprawdzałem obie strony. Tak, także to jest też wypróbowane źródło informacji do tego, jak ze świadkami rozmawiać. I książki, które poruszają na przykład zagadnienia, tej książki nie mam ze sobą. Nie wiem, czy słyszeliście, że w zasadzie nie ma na świecie grupy religijnej, już nie chcę inaczej powiedzieć, która by słynęła z tylu niespełnionych proroctw od początku swojego istnienia. I to jest książka, która nawiązuje do chyba takiego bardzo przełomowanego
niespełnionego proroctwa, w którym świadkowie nie tak dawno wcale, bo tak jak patrzę po sali, to może nie wszyscy, ale część z was żyła już przed 75 rokiem życia, rokiem. I świadkowie wskazywali w swojej literaturze, że w 75 roku na pewno będzie koniec świata. O, jest książka, która porusza to zagadnienie. I ostatnia książka, którą mam tutaj z tej oferty, Odpowiedzi dla świadków według tematów, też autorstwa Davida Rida. To nie jest odwrócenie sytuacji, bo są to jego dwie książki, Według wersetów, gdzie są główne wersety, które stanowią trzon jakby doktryny świadków Jehowy, omówione z tej podwójnej perspektywy, jak oni to widzą i jak im pomóc. Tutaj natomiast autor zwraca uwagę na szereg ważnych terminów, które świadkowie w swojej literaturze poruszają, jednocześnie też wszystko wykrzywiając. Ale nie tylko po to, żeby pokazać, jak jest coś wykrzywione, ale też jak użyć tego do rozmowy ze świadkami Jehowy, żeby im pomóc. W książce też autor zwraca uwagę, jak korzystać z tego typu narzędzi. O tym może jeszcze powiem troszeczkę później. Druga część, którą chciałbym teraz, znaczy to jest jeszcze w pierwszej części, ale druga jakby część tego pierwszej części naszego spotkania, to takie informacje o świadkach Jehowy. Pierwsza rzecz, myślę, że to był tak naturalny sposób wypływa, to genealogia, tak? Geneza świadków Jehowy. Skąd oni się wywodzą? Nie wiem, czy wiecie, bo jak zaczniecie rozmawiać ze świadkami Jehowy, się zapytają, skąd się wzięli, to wam przytoczą, wiecie kogo? Abla. Oni się wywodzą od Abla. Fajnie tak rzucić bardzo daleko gdzieś tą historię, ale tak naprawdę nie było, tak? Myślą, że są spadkobiercami Abla. Geneza. Wiele ruchów religijnych, które powstały czy wylały się na świat, powstały mniej więcej w tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych. Na skutek jakiegoś niezadowolenia, różnych innych okoliczności kulturowych i gospodarczych. I wtedy powstali adwentyści Dnia Siódmego, tak naprawdę z których powstało szereg różnych kościołów, mormoni i świadkowie Jehowy. W zasadzie w tym samym okresie. U świadków Jehowy początki właśnie wynikały z takiego adwentystycznego ruchu drugiego adwentu, gdzie William Miller, którego macie jakby wizerunek tutaj na prezentacji, zapowiadał przyjście Pana Jezusa, fizyczne przyjście na rok 1844. To było jego pierwsze proroctwo. Wcześniej był z właściwym kościele, tak? Widzicie jakim? A więc no... Różne okoliczności miały pójść. Już nie chcę teraz tutaj mówić o nim. Ponieważ te proroctwa się nie spełniały, to po prostu zostały kolejne daty podawane, aż ostateczną według Millera był 22 października 1844 roku. No i jak się to nie spełniło, przyszło zawiedzenie. Ono było źródłem rozbicia, tak? Tego ruchu na szereg mniejszych ruchów, którzy po prostu też zaczęli działać. To rozczarowanie, jak powiedziałem. Na tym tle powstał Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, ten, który chociaż jest bardzo zróżnicowany, istnieje do dnia dzisiejszego, którego główną prorokinią była Ellen G. White. I jej działania też przyczyniły się do tego, że szereg osób zostało odciągnięte od prawdy Ewangelii. Świadkowie Jehowy mieli takiego swojego też człowieka, który odcisnął na nich wielkie piętno, a pochodził z tego ruchu adwentystycznego, Nelson Barbour. To był człowiek, który całe jego ugrupowanie podjął to, o czym mówił wcześniej Miller, ale daty, które zaczął wyliczać, wyznaczać, tak na marginesie powiem, że jeżeli ktoś się spotyka z teologią świadków i widzi takie przeliczenia, dzień za rok tu, tam, jakieś takie rzeczy, to nie są oni tego twórcami. To właśnie zaczęli robić adwentyści. No i Nelson Barbour jest jednym z tego przykładów. On zapowiadał najpierw fizyczne przyjście Pana Jezusa, a potem był już mądrzejszy od Millera. Kiedy to się nie spełniło, to zaczął mówić o tym, że Pan Jezus przyszedł w sensie niewidzialnym. A więc on się nie mylił, tylko nie widzieliśmy Pana Jezusa wtedy. Nie on coś mówił o ludziach, którzy wtedy żyli. Wskazał jednak, i to już nie było jakby duchowe rozeznanie, koniec czasów pogan, czyli 1914 rok, to koniec w ogóle świata. Nie? Tego nauczał Nelson Barbour.
I on odcisnął duży wpływ na kogoś, kto przyczynił się do powstania dzisiejszej organizacji Świadków Jehowy, na Charlesa Taze Russella. To był, jako człowiek wychowodził się z rodziny prezbiteriańskiej, więc miał chrześcijańskie korzenie, jak wielu takich ludzi, ale na skutek niezadowolenia interesował się wszystkim. Wszystkim, religiami wschodu, jogą, wszystkim się interesował, nie? I jak podaje jego biograf. Natomiast było coś takiego, że właśnie spotkanie z adwentystami jakby na nowo spowodowały, że odżył w nim pragnienie badania, czytania Bożego Słowa. W pewnym sensie ono nawet stało się dla niego takim autorytetem. Mówię w pewnym sensie, bo kiedy ktoś mówi, że Biblia jest dla niego autorytetem, to po prostu traktuje ją tak, jak ona sama mówi, jako całe Pismo Święte. A nie tak jak z babcinej drożdżówki, że można sobie rodzynki podbierać, nie? To, co jest mi wygodne. Więc w pewnym sensie mówię, w cudzysłowie. I doprowadziło to do sytuacji, w której wspomniany wcześniej Nelson Barbour razem z Russellem zaczęli wydawać czasopismo Zwiastun Poranka. Ta współpraca się po prostu zacieśniała, razem badali te przeliczenia, po prostu byli tym pochłonięci, temu oddani, przy czym wszystko to miało taki charakter typowo ludzki. To nie było przebudzenie, to nie było działanie Boże. No i efekt tego jest taki, jaki jest. Co się stało? Na skutek pewnego sporu, który powstał między Barbourem a Russellem, doszło do rozłamu, który przyczynił się do rozstania, ale to, co mu zaszczepiono, to, co wyssał jak z mlekiem matki od tego adwentyzmu początkowego, to przelał na późniejsze swoje działanie. To zaowocowało, że wydawał czasopismo po zerwaniu, tak? Strażnica Syjońska i Zwiastun Obecności Chrystusa. Zwiastun Obecności, bo wiecie, Pan Jezus już był, tylko jeszcze niewidzialny. Przyszedł drugi raz, tylko jeszcze go nie było widać. I jeżeli spotykamy dzisiaj ludzi, którzy mają jakieś przekonania, teologiczne przekonania, które są wypaczone, to jest to jakby plon wielu różnych rzeczy, czy działania diabła w sercach często szczerych ludzi, którzy poszukują Boga. Russell ogłasza, że Pan Jezus jest niewidzialny od 1874 roku, mimo że jest założycielem organizacji świadków, wcześniej badaczy Pisma Świętego, to nie jest to jego nauka, jak chciałem pokazać, że to jest coś, co zaczerpnął od Barbura, od adwentystów. W 1881 powstaje Strażnica Syjońska Towarzystwo Traktatowe. I w sumie to jest jakby data, która rozpoczyna powstanie organizacji Świadków Jehowy, bo ta grupa przyjęła formalny charakter i taki istnieje do dzisiaj. Wydawał różne, no, był bardzo płodnym pisarzem. To, co wydawał, było drukowane najpierw za swoje fundusze, a potem za środki, które pozyskiwał. Z tym, że z uwagi na te swoje zainteresowania wcześniejsze, w jego dziełach można zobaczyć taki mocny synkretyzm. Próbował zestawić ze sobą wiele rzeczy i ma to swoje odbicie w jego wyliczeniach, w jego publikacjach. Na przykład wydał 6 tomów, w których opisywał, tak, przekładał czy wyjaśniał, jak komentarze bym tego nie nazwał, ale próbował w każdym razie wyjaśniać Boże Słowo i jest też taki podręcznik Nadszedł Czas. Zwróćcie uwagę, i mam ten przypis tutaj na prezentacji, nie wiem, czy widzicie to tutaj, tam są skrzydła Amona-Ra, więc egipskie rzeczy, które go fascynowały, próbował wplatać w pewne rzeczy. Russell, idąc za przykładem swoich poprzedników, też prorokował. I prorokował o różnych rzeczach. Tylko w odniesieniu do tego kluczowego do dzisiaj dla Świadków Jehowy, roku 1914, prorokował takie rzeczy, że Królestwo Boże obejmie pełną władzę nad całą ziemią. W 1914 roku, czyli Pan Jezus, ten, który przyszedł niewidzialnie w 1874 roku, pokaże się w sposób widzialny i będzie panował jako król. Niedawno w naszym kraju ktoś też ogłosił Pana Jezusa królem, ale to na tej samym podobieństwie było. Druga rzecz, którą głosił, to że Chrystus
jako nowy władca ziemi będzie całym po prostu królem tej ziemi, fizycznej ziemi, tej starym systemie rzeczy. Trzecie, ostatni członkowie kościoła zostaną uwielbieni, jego kościoła, ale też początki działalności świadków były takie, że nie odmawiali prawa zbawienia innym ludziom. Widzieli ludzi zbawionych w różnych kościołach chrześcijańskich. Czwarta rzecz, uwolnienie Jerozolimy spod dominacji pogan, nawrócenie całego Izraela i wielki ucisk i powszechną anarchię, a potem nowe niebo i nową ziemię. To są te proroctwa, które tak naprawdę przepowiadał tutaj. Ja w dużym skrócie tutaj biegnę, bo chciałbym, żebyście zobaczyli pewien obraz. W kolejnych częściach będę może mniej pokazywał prezentacji, a chciałbym, żebyście na przykład odkrywali już bazując na tym, co teraz mówię, przez pewne porównania. Russell głosił koniec świata. To jest to pierwsza rzecz, którą tutaj widać. Te wszystkie proroctwa zawiodły. Co ciekawe, trzeba było poprawiać w tych wydawnictwach daty, które ukazywały się. Skoro zmieniał proroctwo, no to trzeba było zmienić też to wydawnictwo. I to jest praktyka, która obowiązuje do dzisiaj. Już za mojego życia, bo ja Russella osobiście nie znałem, aż taki nie jestem sędziwy, już za mojego życia świadkowie wydali taki komentarz do Księgi Objawienia. Ta książka nazywa się Wspaniały finał objawienia jest bliski. Taki ładny tytuł tej książki. I za mojego życia trzykrotnie wydawało Towarzystwo Strażnica różnego rodzaju zmiany. I każdy szeregowy świadek Jehowy musiał być podporządkowany tym zmianom, czyli w swoim egzemplarzu książki musiał dokładnie przykleić w to miejsce, gdzie wcześniej były inne informacje, tą kartkę, którą sobie wycinał z periodyku, a nauczyciele sprawdzali, czy tam ktoś dokładnie przykleił, a nie tylko z góry, żeby sobie potem porównywać. Tak? To miało być przyklejone dokładnie. Ponieważ były trzy takie zmiany, no to zaprzestano wydawania tej książki, bo ona by się mogła nie zamykać, tak? Już wtedy z tymi wklejkami. Ja może sobie trochę żartuję, ale drodzy, mówię o takich rzeczach, żebyśmy troszkę inaczej, powiem o tym więcej później, ale spojrzeli na świadków Jehowy. Bo kiedy staje przed nami taki człowiek, to czasami widzimy, jak jest zacietrzewiony. On by po prostu wojował z nami, bił się o to, w co on wierzy. Ale tak naprawdę w duchu to jest zupełnie ktoś inny. Poglądy badaczy Pisma Świętego od początku. Negacja boskości Syna i Ducha, odrzucanie w ogóle Trójcy. Okup Chrystusa jako tylko człowieka. Czyli Pan Jezus był tylko człowiekiem, który umarł, złożył człowiecze ciało na ofiarę. Krzyż był w koronie symbolem badaczy. Czyli przyznawali się do krzyża jako symbolu chrześcijańskiego. O, mam nawet takie zdjęcie, które to potwierdza. Kościół z Chrystusem w niebie. Tamże też będzie cała organizacja ówczesnych badaczy Pisma Świętego. Czyli na początku wybierali się wszyscy do nieba, tam gdzie jest Pan Jezus. Na ziemi będzie ziemski raj, w którym będzie nieświadkowie. Izrael i inni nieświadkowie, ponieważ tak jak powiedziałem, wierzyli w to, że zbawieni będą ludzie z innych kościołów chrześcijańskich. Niewiara w duszę i piekło. Czyli jak człowiek umiera, to przykład wypaczenia Bożego Słowa. List do Rzymian 6,23, albowiem karą za grzech jest śmierć. Ani człowiek umiera, nic nie ma. Wszystkie jego grzechy zostały wymazane, biała karta. Takie zrozumienie tego fragmentu. Prawdziwi chrześcijanie także w innych wyznaniach, tak jak powiedziałem, to jest ważna rzecz. To mi się bardzo podoba tutaj. Nie tworzyć żadnej organizacji. Russell był przeciwnikiem jakiejkolwiek organizacji. To się miało dziać w taki, byśmy powiedzieli naszym językiem, organiczny sposób. Małe grupki przyjaciół, które się spotykają, badają nie Biblię, tylko jego wykłady Pisma Świętego, bo to na tym się miało opierać. No i coś, co powiedziałem już wcześniej, jego fascynacja różnymi kulturami. Kiedy dokonywał wykładu Pisma Świętego, Russell posługiwał się jako odnośnikiem wymiarami piramidy Cheopsa. Czyli wymiary piramidy Cheopsa były dla niego tak samo natchnione jak Biblia. A więc wyjaśnianie różnych proroctw biblijnych odbywało się przez porównanie z wymiarami piramidy. Ta moda na takie rzeczy była w wielu różnych grupach religijnych, które wtedy powstały. Tak? Pod tym względem świadkowie czy ówcześni badacze Pisma Świętego nie są wyjątkowi.
To jest piramida, która stoi przy grobie Russella. To jest, no już pominę, że to jest, że został pochowany w miejscu, które jest jedną z siedzib grupy masońskiej, jakiejś grupy masońskiej. Nie? To tak na marginesie może. Kim był ten człowiek tak naprawdę? Bo różne opinie o nim krążą. Wspomniałem, że w internecie jest dużo informacji i mimo, że to był człowiek, który doprowadził do, czy stał się tym, który zwiódł potem wielu ludzi, to nie trzeba wierzyć w wiele kłamstw, które o nim krążą w internecie. Czyli na pewno nie był cudzołożnikiem. A tak się go bardzo często przedstawia. Nie był też scenicznym oszustem w kwestii cudownej pszenicy. Sprzedawał taką pszenicę, która miała przynosić niesamowity plon, ale tak naprawdę był ofiarą innego oszusta. Więc to nie było jakby... Dał się też nabrać, był normalnym człowiekiem pod tym względem. Ale kim na pewno był, i to chcemy tutaj podkreślić, to był złym nauczycielem i fałszywym prorokiem. W tym po prostu osiągnął wyżyny. To, co doprowadziło też do powstania Świadków Jehowy, stało się po części za sprawą jego żony. To żona wmówiła Russellowi, że jest kimś tak wyjątkowym, że on się poczuł jako taki jedyny kanał, pośrednik, który może innym ludziom we właściwy sposób tłumaczyć Biblię. I teraz to, co teraz wyświetliłem. W literaturze, którą wydawał szereg razy, pisał o tym, że jego wykłady Pisma Świętego są Biblią w prostszej postaci. I można Biblię odłożyć na półkę, czytać jego wykłady, osiągnąć w krótkim czasie pełnię zrozumienia Bożego Słowa. Ale ktoś, kto odłoży jego wykłady, a zacznie czytać, to jak napisał, z jego doświadczeń wynika, że w krótkim czasie popadnie w ciemność duchową. Więc takie miał no, takim przekonanie i jego żona mu w tym pomogła. Moją zostawmy. Russell zmarł w trakcie podróży w 1916 roku i objął po nim stanowisko w takich niecodziennych okolicznościach, zupełnie nie wskazujących na to, że miał nim być, dlatego że Russell wyznaczył na swojego następcę zupełnie kogoś innego, ale pewien wpływowy człowiek za pomocą różnych środków finansowych, nawet niewłasnych, odziedziczył stanowisko po Russellu. Był nim Joseph Franklin Rutherford, zwany sędzią, chociaż nie był sędzią, był prawnikiem, to chciał być uważany za takiego sędziego, żeby też sobie jakby podnieść poziom swojego poczucia wartości. Został drugim prezesem Towarzystwa Strażnica. Sędzia w cudzysłowiu. Pochodził, widzicie, z jakiego kościoła? Z kościoła baptystów. Był twardym przywódcą. Odstąpił od wielu nauk Russella i tak naprawdę, już pokazuję, to był człowiek, który stał się tym, który położył fundament pod dzisiejszą organizację. Jego sposób myślenia, traktowania innych ludzi, tych w organizacji i tych poza organizacją, cały czas się ciągnie od Rutherforda. Krótkie porównanie. Nauki Russella i jego następcy. Russell wierzył, że Pan Jezus króluje w niebie od 1878 roku. Rutherford przesunął tą datę właśnie na to niewidzialne przyjście w 14 roku. Sąd Chrystusa nad chrześcijaństwem Russell głosił w 1978 roku, Rutherford przesunął to 20 lat, 30 lat później. Zmartwychwstanie niebiańskie od 1878 roku. Przypomnę tylko, że wspomniałem wcześniej, że Russell wierzył, że wszyscy świadkowie będą w niebie, tak? A na ziemi będą Żydzi i inni chrześcijanie, tak? Natomiast Rutherford wszystko to przesuwał w czasie. Pokazuje to tak może troszeczkę szybciej. Upadek Babilonu. Dla Świadków Jehowy Babilon, czym innym był dla Russella. Dla Russella to byli ludzie, którzy nie oddawali chwały Chrystusowi. A dla Rutherforda to już było wszystko to, co nie było organizacją Świadków Jehowy. Wszyscy poza, nie? To jest Babilon. Wielki na czele z kościołem rzymskokatolickim. Tak to po prostu interpretowano. Stosunek do krzyża był zupełnie inny. Tak? Rutherford chciał się jeszcze bardziej odróżnić i wszystko
tak jak dzisiejsi świadkowie Jehowy, wszystkim takim różnym wartościom nadawał pogańskie znaczenie, żeby w członkach, w grupie ludzi, nad którymi sprawował tak naprawdę nieograniczoną władzę, im to zohydzić. Dokumentnie im to zohydzić. Stąd czasami reakcje świadków są takie niewspółmierne do sytuacji. Nie wiem, czy kiedyś, jak już rozmawialiście ze świadkami, to rozmawialiście z człowiekiem, który jest miły, odpowiada na pytania, my coś mówimy, słucha, ale nagle, gdy pada jakieś stwierdzenie, to wtedy spotykałem się z takimi świadkami Jehowy i na przykład umówiłem się, że na następne spotkanie, kiedy mają przyjść, że przed spotkaniem przeczytamy sobie całą Ewangelię Jana. I przyszła ta dwójka osób, przyszedł mężczyzna z kobietą. No i już tak usiedliśmy, jakaś krebatka, kawka, kto co woli. I zaczyna się rozmowa i pytam tych świadków, którzy przyszli, pytam, czy zauważyli, że kiedy się czyta Ewangelię Jana, to kluczową, centralną postacią tej Ewangelii jest Pan Jezus. I teraz ci mili ludzie, tacy sympatyczni, ta kobieta nagle się wyrwa i mówi, nie, przeczytałem sam Ewangelię, a tam nie ma nic o Jezusie. Więc ta reakcja może brzmieć komicznie, ale ona wynika z tego sposobu podejścia i wpojenia, którego źródłem czy ojcem był właśnie Rutherford. Ona po prostu zareagowała tak na coś, co jej obrzydzono. I w ten sposób, nie? No, logicznie rzecz biorąc, jak ktoś może powiedzieć, że w Ewangelii o Panu Jezusie nie ma nic o Panu Jezusie? Ale to jest reakcja, która jest zupełnie niewspółmierna do sytuacji. Co jeszcze, jeżeli chodzi o porównanie tych nauk? Tak szybciutko będę wyświetlał, bo mam troszeczkę tych slajdów w tej pierwszej części. Prześlę Pawłowi, tak? Prześlę Pawłowi, tak? Ja mam w tej pierwszej części 100 slajdów i chciałbym po prostu jakby pewne rzeczy wam naświetlić. Potem już będę wolniej spokojnie pokazywał. Nie? Tak. To, co jest ważne, i tutaj się zatrzymałem, różnili się również w kwestii podejścia do wieczerzy. Russell nauczał, że wszyscy wierzący w Pana Jezusa nie tylko mają możliwość, ale powinni spożywać wieczerzę. Rutherford zabrał ją. Uczynił z wieczerzy ekskluzywny element tylko dla wybranych. I tak jest do dzisiaj. Jeżeli ktoś z was słyszał, może widział, jak wygląda wieczerza u świadków, jest raz w roku i siedzi na sali 150 osób, jest chleb, jest wino i każdy sobie ten chleb i to wino przekazuje, bo się nie czuje godny, żeby spożyć. Tej zmiany dokonał Rutherford i w tym względzie świadkowie są do dzisiaj stali. Inne elementy to odejście jakby od podejścia do Biblii w taki sposób literalny, bo jeszcze Russell wierzył w to, że Izrael będzie zbawiony, znaczy Rutherford odrzucił. Wszystko to dotyczyło Izraela, proroctwa, odnosi do tak zwanego Izraela duchowego i tym Izraelem duchowym są świadkowie Jehowy. Czyli wszystkie proroctwa dotyczące Izraela, które mają się spełnić w duchowym wymiarze na nich. Żeby to jeszcze jakby umocnić znaczenie organizacji, to na przykład, tak jak tutaj w prezentacji mam, władze zwierzchnie z 13 rozdziału Listu do Rzymian, dla Russella były to oczywiście władze świeckie. Natomiast dla Rutherforda był to Jehowa i Jezus Chrystus. Chciałbym już od tego momentu podkreślić, że kiedy świadkowie budują autorytet Jehowy, to tak naprawdę w to miejsce można wstawić ciało kierownicze. I na przykład znam osobę, która się ocknęła, będąc na zebraniu świadków Jehowy, dlatego że słyszała takie zdanie. To jest cytat z ich literatury, że Jehowa bezgranicznie ufa niewolnikowi. I dla niej było to dziwne. To powinno być chyba odwrotnie, że to ciało kierownicze bezgranicznie ufa Jehowie. Nie? To było dla niej taki moment ocknięcia. Tak? No, stała się potem z Bożej łaski Wandzia naszą siostrą w Panu. Jak definicja Jehowy tutaj Pana rozumie? Może po tej części będą pytania i wtedy może... Okay. Tak? Do tej części będą pytania, to wyjaśnię. Może pewne rzeczy się wyjaśnią same z prezentacji. Stosunek do państwa też warunkowały różne rzeczy. I od tego momentu, kiedy władzę objął Rutherford, to świadkowie przestali
praktykować jakąkolwiek formę patriotycznego stosunku do państwa, w którym żyją. Czyli odrzucenie symboli państwowych, flagi, hymnu państwowego, udziału w wyborach. To wszystko zostało przedstawione w taki, tak jak powiedziałem wcześniej, zohydzony sposób. Dla Świadka Jehowy świat, w którym żyje i decyzje, które podejmuje, one mają wymiar czarno-biały. Co to znaczy? To znaczy, że Świadek Jehowy albo robi coś, co się jego Bogu podoba, a wszystko inne to służy szatanowi. Czyli na przykład w stanie, kiedy inni śpiewają hymn państwowy i wstanie z krzesła, to jest oddawanie czci szatanowi. Więc wszystko jest takie czarno-białe, nie? Nie ma żadnej odcieni szarości, wszystko jest w taki sposób przedstawiane właśnie od Rutherforda. Co dalej jeszcze? Takie ważniejsze rzeczy, które chciałbym tutaj... Ojcem tego podejścia i wykrzywienia całej nauki Ewangelii i zbawienia też jest właśnie Rutherford. Jak widzicie tu w prezentacji, Russell był człowiekiem, który kierował uwagę na potrzebę osobistej relacji z Panem Jezusem, że zbawienie jest tylko w Nim. A Rutherford to wszystko tak zmienił, że zbawienie jest tylko w imieniu Jehowy. Dlatego jak świadkowie przychodzą do was i powołują się na słowa z Ewangelii Mateusza, 6 rozdziału, gdzie Pan Jezus nauczył modlić, przychodzą uczniowie, Panie, naucz się modlić i powołują się na słowa modlitwy pańskiej, święć się, tak, Twoje imię, to jakie imię? I już wiemy, do czego zmierzają, tak? I oni chcą nam powiedzieć. Ja powiem, jak można sobie poradzić tak, żeby zastanowić świadka w takiej sytuacji, ale to w tej trzeciej części. Pewne rzeczy, które prorokował Rutherford, okazały się tak śmieszne, że stał się publicznym pośmiewiskiem. Po latach świadkowie już tego nie pamiętają, bo kto pamięta wydarzenia z ubiegłego wieku, w zasadzie prawie sprzed 100 lat. No, współcześni świadkowie w to, co wam pokazuję, w ogóle nie wiedzą. Dlatego, że ich, nazwijmy to kroniki historyczne, bardzo dokładnie i skrupulatnie przemilczają wszystkie wstydliwe fakty, a potrafią je przedstawić zupełnie inaczej. Podam przykład. Jest były członek, nieżyjący już człowiek ciała kierowniczego, Martin Pottinger. To był ktoś, kto był stawiany za wzór. Trzy różne wydawnictwa Świadków Jehowy przedstawiały trzy różne jego biografie, trzy różne jego życiorysy. Takie to by byli zupełnie ludzie niezwiązani ze sobą. Nie? Ale czego się nie robi po to, żeby po prostu pewne rzeczy przedstawić w taki budujący sposób. I to stało się też właśnie takim elementem manipulacyjnym w literaturze świadków od czasów Rutherforda. On prorokował o tym, że w 1925 roku zmartwychwstaną do życia na ziemi Abraham i wielu starotestamentowych bohaterów wiary, wymienionych w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. No i w tym celu zakupiono, tu mam dowody na tą literaturę, że tak właśnie było, zakupiono taką rezydencję. Wiecie, kto potem w niej mieszkał, tak? Jak się to proroctwo nie sprawdziło. No ale w literaturze Świadków Jehowy w wielu miejscach zadarto te informacje i przedstawiono je ze względu na stan zdrowia. Lekarze mu zalecili zmianę klimatu i zamieszkał właśnie sobie w tym domu. Z tym, że jeżeli chodzi o Świadków Jehowy, czyli takim cenną pomocą w docieraniu do nich, jest ich literatura. W milionach egzemplarzy wydawana, tego nie można po prostu wymazać zupełnie, tak? Kim był więc Rutherford? Nie był wiernym kontynuatorem tego, czego nauczał Russell. Drugie. Czym był? Jak jego poprzedni był fałszywym prorokiem, był również złym nauczycielem, a dodatkowo był apodyktycznym wodzem. To był człowiek, który nie znosił sprzeciwu, a ktoś, kto mu się przeciwstawiał, to odczuwał to bardzo dotkliwie. I on wywarł właśnie największy wpływ na ducha organizacji. Do dzisiaj ten duch w tej grupie istnieje. Wspomniałem o konferencji w ubiegłym roku, o tym wystraszonym człowieku, który miał prawie 50 lat i po prostu tak się lękał. Wyobrażacie kogoś, żeby ktoś dzisiaj się tak bał? To przypomina sytuację jak z czasów okupacji II wojny światowej, że ktoś się bał, że zostanie zadenuncjowany, przyjdą i tak dalej. A więc ten duch, którego ojcem jest Rutherford, cały czas trzyma w pewnym więzieniu tych ludzi, którzy są. Dzisiaj rano jeszcze odpisywałem na maile do świadków, którzy pisali do nas. Piszą ludzie, którzy gdzieś coś zaczyna
się budzić w nich. Wierzę, że w wielu wypadkach jest to Boże działanie, co pokazuje późniejsza droga ich życia. I dzieje się coś takiego, że ci ludzie, kiedy piszą, to nawet się boją podpisać swoim imieniem. A miałem kontakt z człowiekiem, który pisał do mnie z różnych adresów mailowych. I się zorientowałem, że to są te adresy mailowe 10-minutowe. Wiecie, można wygenerować adres internetowy, który jest funkcjonalny tylko przez 10 minut. I on wcale nie oczekiwał mojej odpowiedzi, tylko chciał się dzielić tym, co przeżywa, żeby był ktoś, kto z drugiej strony będzie. Dopiero z czasem pokazał, kim jest i tak dalej. No ale to przejdę dalej. Podsumowanie. Świadkowie Jehowy wywodzą się z ruchu adwentystycznego. Ważny wpływ na ich doktryny wywarł Barbour. Rok 1874 jako początek tej obecności Pana Jezusa niewidzialnej, a 1914 jako fizyczny koniec całego świata. Tego nauczali na początku świadkowie. Russell i Rutherford tak naprawdę fałszywie prorokowali. Nie byli rzetelnymi komentatorami Biblii i Rutherford ukształtował ducha i charakter organizacji Świadków Jehowy. W dużym skrócie, może w tej prezentacji, którą prześlę, bo zamieszczę nawet więcej informacji, ale chciałbym, żebyśmy w takim skrócie chociaż zobaczyli, kim tak naprawdę byli świadkowie. Świadkowie, będę do tego jeszcze nawiązywał, wypaczyli doktrynę o Panu Jezusie. Jak, to też pokażę, ale to już po przerwie przejdziemy sobie do drugiej części prezentacji, już tematu, który będziemy mogli sobie spokojniej odejść od historii, a zobaczyć, jak możemy to, co tak w dużym skrócie powiedziałem, używać do tego, żeby docierać z Ewangelią, prawdziwą Ewangelią, do Świadków Jehowy.